To już oficjalne w ten piątek nie będzie urodziny Ultimate Team, a przed nami wydarzenie Showdown. Pojawiły się przecieki wyzwań, które pojawią się jako pary showdown. Pokażę wam, kto ma nadejść i kogo będziecie mogli zrobić. No i doczekaliśmy się, potężna ikona z Brazylii nadchodzi. Niestety nie mój wymarzony Pele, tylko Jorginho. Siema, witam was ten czwartek. Codziennie o 6 rano, tutaj na materiale, na podsumowaniu Ultimate Team. Dlatego jeśli możecie, zostawcie lajka, like zostawcie suba, że i na bieżąco. No i zaczynajmy. No i jeszcze jedno, czy mam wrócić do starej muzyki? Jeśli tak, dajcie znać w komentarzu, słuchajcie, szczerze mówiąc, pod nocy. No nie zdążę już teraz tego poprzepinać, ale jak wiele osób będzie mówiło, że wcześniej był lepszy podkład muzyczny, no to trzeba wrócić do tradycji. Zacznijmy od ekranu vlogowania. Słuchajcie, jutro o godzinie 19 startuje wydarzenie Showdown, no i po prostu będzie kolejny event. Niestety nie urodziny Ultimate Dlaczego niestety? No bo raczej wydarzenia typu Showdown nie kojarzą nam się z niesamowitym kontentem, ale może jej zaskoczy. Parę przecieków, to znaczy zawodników, którzy w wersji Showdown mają się pojawić, na razie wyglądają naprawdę obiecująco, są pod bardzo mocne spotkania, więc może ewentualnie to tutaj dojeżdża i będzie ciekawie, dajmy sobie tutaj szansę, dajmy im szansę. Niemniej jednak, też w paczkach będą specjalne karty, ponieważ jak dobrze wiecie, mają wrócić poprzednie eventy do paczek. To co widzieliście wcześniej: Winter White Card Team of the Group Stage oraz karty versus, zobaczymy kogo wybiorą. Może Neymar versus wróci, może Team of the Group Stage Mbappé, a z Winter White Card Wandajka nam wrzucą i to będzie przepotęża drużyna kart, która wraca ponownie do paczek. A może tych kart będzie niesamowicie dużo, tak jak było na przykład podczas Czarnego Piątku, tam, tylko tam wiadomo, były też karty Ikon, były karty Thunder, były karty, które wracały pionierów i tak dalej. Było tego dużo. Niemniej jednak, jutro powinniśmy uznać dwie karty playerów, demo, showdown SBC, które nadchodzą, już wam pokazuję, jakie mają być. No i ikona w SBC. W sumie, zacznijmy od ikony w SBC. Co prawda tutaj na grafice przedstawiona jest ikona zwykła, natomiast niezwykła ikona nadchodzi, tylko ikona Centurion. No i słuchajcie, obstawiam, że może być Pele, że taki Pele wart 3,5 miliona by ruszył naprawdę rynkiem. Natomiast nie jest to Pele, a inny Brazylijczyk, żarzynio w wersji Centurion około 2 miliony 200 tysięcy nie wyszła informacja. W chwili obecnej 2 miliony monet Ogólnie czy ciekawa karta? Jak najbardziej tak Czy karta, która może zrobić szał? Nie wiem ile osób się na niego zdecyduje Niektórzy mówią, że mają besta, że mają innych zawodników Salacha i tak dalej, zależy jakie macie składy Ale na pewno jest to karta taka Która może ludzi ściągnąć do tego Żeby robić sobie powolny crafting, zdobywali paczki yy, Z wiadomo, te rozbudowy Następnie mieli je na co przepalać I upgrade'owali swój skład, bo nie ma co się oszukiwać Pomimo SBC, które mieliśmy w przeszłości Zależy też jakie mieliście, mieliście szczęście Po prostu losowych, no to ten, jest jak najbardziej upgrade'em pewnie wielu składów. Wczorajszy kontent to kompletnie bez historii, ponieważ oczywiście odświeżały się SBC, które mieliśmy wcześniej, to jest taka tradycja tej edycji, że w każdym tygodniu dostajemy pulę SBC, one się odświeżają i to nie ma kompletnie żadnego zaskoczenia, ale otrzymaliśmy też jeszcze jedną kartę, jeśli chodzi o kartę fantazy. Jest to Telemans, Telemans, który wygląda w sposób następujący, chyba jego największym problemem jest tutaj cena, to jest 300 tysięcy monet, 234 łapki w górę, że tak to nazwijmy, 780 łapek w dół, więc nie za bardzo dobrze, no nie dobrze, po prostu niezbyt Ciekawie. Pamiętajmy jednak, potencjalnie ta karta mogłaby się stać nawet kartą 93. Ale czy to się uda? Pewnie nie. Idąc dalej do tych rzeczy, słuchajcie, bardzo ciekawy temat widziałem na Discordzie. Ktoś podsyłał odnośnie Rolfo. Rolfo może mieć potencjalnie aż dwa upgradey, ponieważ SBC macie do zrobienia do 17 marca i warto się nad tym zastanowić. Podobno wraca po Kontuzji, więc dałbym sobie tu na wstrzymanie, jeśli jeszcze nie zrobiliście. Zastanawiać się, czy potem zrobić, poczekajcie, jaki będzie rozwój wydarzeń, jak pójdą te spotkania i wtedy ewentualnie będzie można sobie Zrobić Rolfo, kiedy już będziemy wiedzieć, jak będzie wyglądała sytuacja z jej upgrade'ami. Poza tym, odświeżyła się ikona, szczerze mówiąc, nawet na streamie widziałem, a tak naprawdę nie widziałem. Zbyt dużo osób na to się nie decydowało. Dzisiaj, 18, widzimy się też na Twitchu. No i reszta wyzwań to wszystko to, co doskonale znacie z tego tygodnia. No i patrząc na zeszłą edycję, no mieliśmy to wyzwanie Showdown, znaczy event Showdownowy, który trwał właśnie tydzień, ale na dobrą sprawę, no to jest trochę zaskoczenie. Myślałem, że odpuszczą ten temat, pojadą z jakimś innym wydarzeniem, żeby ta gra może bardziej żyła na zasadzie więcej kart specjalnych, więcej park. Ale z drugiej strony, co jakiś inny event ma tu nakręcić? A może właśnie w Showdown Nadzieja i może te wyzwania Showdown będą bardzo atrakcyjne, będą przyciągać graczy do robienia tych kart. Naprawdę muszą z tym tematem dojechać. A że już są przecieki, to wiemy, kogo możemy się spodziewać. I pierwsza para jak najbardziej może wyglądać nieidealnie z Isaac kontra Chewell. Następnie mamy Akandiego konta Clarka, więc to już jest ciekawej pod spotkaniu City z Liverpoolem, co jak widać Chelsea z Newcastle, City Liverpool. No i trzecia para, która pojawiła się się przecieka jak wszystko to jest od FIFA Trading Romania to jest żało Felix kontra Memphis Depay i to jest para która wygląda chyba najbardziej sensownie Felix już mieliśmy w wersji versus natomiast jeśli chodzi o Depaya on też miał chyba jakąś kartę specjalną nawet tak z ciekawości wpiszę patrząc na Depaya Depay miał kartę Thunder więc mam nadzieję że właśnie z tymi zawodnikami dojadą bo to jest po pierwsze ciekawe spotkanie bardzo ona kontra Atletico po drugie jeśli te karty będą dobre dostaną dwa upgrade'y, mogą być naprawdę fajne a po trzecie tutaj też się gwiazdki zgadzają na tych kartach i To też jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ zarówno Depay ma 5 na podstawowej nawet karcie, ma 5 na 3, jak i Felix, który na podstawowej swojej karcie posiada gwiazdki 5 na 4. To jest bardzo ciekawy temat w tym przypadku. I idąc jednak dalej, słuchajcie, jestem trochę rozczarowany Leo Messi. Znaczy, rozczarowany. Zrobili jak uważali, prawda jest taka, że często tak wyglądała w grydy informowe, ale tak naprawdę przy tym tempie kart mogli trochę wyżej go wrzucić. Co prawda, dwa playstyle z plusem, czyli tak naprawdę Technical oraz Trivela jak najbardziej działają na plus. 400 tysięcy 400 monet Natomiast 91 ocena ogólnej Gdzie karta radioaktywna ma 92 A z radioaktywnym mamy do czynienia tak naprawdę Od samego początku grudnia Więc gdyby temu Messiemu dali kartę 92 Albo nawet 93 na informie Kompletnie by to nie zmieniło nic A byłoby to coś bardziej świeżego i bardziej ciekawego Mogli mu tu więcej tempo 85 dać na przykład I na pewno byłoby to na plus Nie zmieniłoby to nic w mecie Nie zmieniłoby to nic w rozgrywce Nie zmieniłoby to nic na gorsze A jedyne co mogłoby zmienić to na lepsze Że po prostu Messi byłby jeszcze bardziej Ciekawszy, dobrze, że dali mu natomiast dwa Playstyle z plusem i to trzeba tutaj docenić. Nie wiem jak teraz te triwele wiele osób mówi, że już nie są tak mocne jak wcześniej. Natomiast tak to wygląda. Patrząc tutaj oczywiście dość mocno losowo dają zawodnikom te dwa Playstyle z plusem. Nie zawsze karta, która jest wysoko oceniona Tak jak mamy Grimaldo Grimaldo, który tak naprawdę w tej edycji to jest już jego trzeci inform. Niestety po raz kolejny nie otrzymał Playstylu drugiego z plusem. Dostał swój pierwszy a poprzednich w ogóle nie miał, więc to też jest jakiś upgrade. Natomiast teraz to już każdy z informów nawet najsłabszy dostaje Playstyle z plusem. niektóre Dostają dwa, chyba z dziesięć razy Powiedziałem playstation z plusem, ale doskonale wiecie o co chodzi Tak więc przed nami całe partie Wyzwań on myślę, że to może być Jeśli event będzie tygodniowy, codziennie jakieś wyzwanie Więc prawdopodobnie jeszcze o jakichś parach się dowiemy I mam nadzieję, że to będą pary pod ciekawe spotkania Pod spotkania, które są naprawdę atrakcyjne A może na przykład pod spotkania europejskie Bo to ogólnie jest dobry tydzień pod takie wydarzenie No bo z drugiej strony, patrząc na to Mamy weekend, gdzie są ciekawe spotkania Które przed chwilą widzieliście na przykład przy, na przykładzie Atletico i Barcelony Dodatkowo we wtorek i środek grali Liga Mistrzów, czyli kolejne mogą potencjalnie spotkania tam obsadzić, kolejne wyzwania typu showdown, w czwartek Liga Europy, Liga Konferencji Europy, więc jest co tutaj dawać, a te spotkania też nie wyglądają jako źle, bo gdybym przeskoczył Wam tutaj na Ligę Mistrzów to mamy Arsenal-Porto, Barcelona-Napoli Atletico-Inter, wiadomo tu raczej nie zdoblują tego, ale Borussia PSV może coś potencjalnie tutaj ciekawego się ostatecznie e, tak naprawdę pojawi Przechodząc jednak do kart Ligi Mistrzów otrzymało na upgrade'y, pokazywałem Wam wczoraj Dunaruma oraz Kimisia, natomiast Kross otrzymuje kolejny upgrade na 92, a a otrzymuje kolejny na 89 nie, nie było to po prostu zaskoczeń Faworyci wy czy wygrali, Real zremisował, no ale przeszedł dalej A tu w tym przypadku już wystarczyło tylko i wyłącznie, że zespół przechodzi dalej Ten, kto awansował, dostawał upgrade I żeby sobie tak tutaj powrócić, co może nadejść jutro Słuchajcie, trzy eventy, które ponownie trafią do paczek Mamy Neymara, mamy Rashforda, mamy Rodrigo, mamy Sona Następnie Ramos, Tomori. To są karty, które potencjalnie mogłyby z tych eventów trafić, byłyby ciekawe. Wątpię, że Felixa na przykład dadzą w takim przypadku, skoro tak naprawdę Felix będzie w wyzwaniu showdown. No więc to możemy odrzucić. Oczywiście te wszystkie karty są w dwóch wersjach, zarówno Ice jak i Fire. Jak zrobią, tak będą uważać. Idąc jednak dalej do karty Move the Globster. No i tutaj też są ciekawe karty. Taki Mbappé Mógłby na pewno sprzedawać im paczkę, nie oszukujmy się, to jest jeden z powodów, dla których mogą to chcieć robić. Zaraz wam pokażę w ogóle, jaką paczkę rzucić, jakie lighting Rowsy chyba że one już wygasły. Czekajcie, sprawdźmy sobie, jak to wygląda. Natomiast po godzinie 19 pojawiły się wymienne paczki 7x8,5, chyba 10x8,4. Nie ma w tym. Nie, są tak, nie, nie ma w tym momencie już ich, już ich sklepy. Natomiast były to paczki typu Lightning Round, czyli o ograniczonej puli oraz o ograniczonym czasie. Pewnie cała pula nie zeszła, tak przynajmniej stawiam. Nie śledziłem do końca tego, ale to też zawsze niezbyt dobrze wpływa na segment. Chociaż myślę, że wiele osób już tak nie otwiera tych paczek, szczególnie na tym etapie. I szczególnie kiedy cały czas te paczki macie dostępne, bo jak wejdziecie do sklepu w którymkolwiek momencie, tych paczek jest mnóstwo. To już nie jest coś takiego, jak było kilka lat temu za 50, 100, 25 k że to był jakiś rarytas raz za czas i lighting roundsy wchodziły, schodziły po prostu jak ciepłe bułki i od razu z buta. Więc tak to wygląda. Team of the group stage: Mbappé, następnie Saka, Bellingham, Leo. No i tak naprawdę poniżej Griezmann to już są takie karty, powiedzmy nie za bardzo, ale tutaj Mbappé, ten Saka e, i Bellingham dajmy na to. Natomiast no w wersusach to jednak Neymar, Rushford Rodri e, są. To jeszcze są ten czy Ramos, są karty może bardziej atrakcyjne. No i idziemy do kart Winter, White Card. No to mam tak. Cristiano Ronaldo, który z rogi. Van Dyka, mamy Sak. Laha. Mamy Putejas, mamy Militao, no i tak poza tym Alisson, który był oczywiście w SBC, Martinelli też był w SBC, Nkunku. Kyle, no muszą dać te topowe. Słuchajcie, jeśli to ma mieć sens na tej zasadzie, że będą dobre karty do trafienia, to muszą dać te topowe, bo jeśli dadzą te tańsze, to po prostu to nie będzie w ogóle atrakcyjne nawet do waszych składów, nawet na podmianki składów. To będzie prawie jak ten party pick, który się nos to podświeża i nikogo nie elektryzuje. A jak pójdą przecieki, okaże się, że karty, które nadchodzą nie są jakieś niesamowite, po prostu tą drużę nie dadzą topową, i nie napchają tych najlepszych kart, o których przed chwilą mówiliśmy. No to może właśnie w fantazy kart jest jakaś nadzieja. No będzie taki mocny tydzień przejściowy, a następnie pewnie wejdzie w Ultimate Urodziny na Ultimate Team i tam pewnie już na pewno będzie ciekawie Już nie mówiąc to o Tocach, szczerze mówiąc najbardziej czekam na Tocy Ja wiem jak to brzmi, natomiast na Tocy możemy nawet nowe konto założyć od zera grać Tamte karty, które będą wypadać będą na tyle mocne, żeby zastępować To co mieliście wcześniej, no będą to karty Team of the Season Niech zrobią nawet im 3 playstyle i to już mogło być ciekawe Konto od zera na Tocy to jest plan. Rok temu tak próbowałem, niestety zbyt dużo wtedy czasu nie miałem ostatecznie, żeby to robić, ale myślę, że teraz mogło być lepiej. Zobaczymy, jak będą zachowywać się karty fantazy. Mam jakieś tam Orbana zerkałem i tak dalej, jak to będzie wyglądać. Cały czas mam to Miri. Kurczę, ona niby ma spotkania, może coś będzie rosła i cały czas oscyluje w okolice 160 tysięcy monet, brana po 150. Dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się dzisiaj o 18 na Twitchu, gdzie Was zapraszam. Więc 18 a 19.30 codziennie streamuję. Następnie jutro 6 rano materiał, a na koniec... Pamiętajcie, na drugim kanale są newsy ogólnie ze świata, pewnie większość z was może to nie interesować, może to nie jest wasza tematyka, ale nawet jeśli ktoś się o tym dowie, trochę lepsza odkrywalność się stanie na YouTubie, no to możecie zobaczyć nad inną rzeczą, którą powiedzmy pracuje. Dzięki wielkie za oglądanie, jeszcze raz siema. Boxdale ogłosił odejście z projektu GOATS. Buddha skomentował spekulacje na temat swoich relacji z Boxdellem. Kontrowersyjna wypowiedź byłej partnerki włodarza Fame i jego stanowisko. A polityk Janusz Korwin-Mikke pojawił się na Twitchu u streamera.